Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, stała się rzecz niesamowicie fajna i niesamowicie po prostu obudziła mnie. Szczerze mówiąc, ja miałem teraz iść się położyć, dosłownie spać na kilka godzin. Naprawdę, jestem po treningu, jestem padnięty. Ale jak zobaczyłem po prostu, co wprowadzili teraz, czy będą wprowadzać do Minecrafta, normalnie rozpaliło moją rządzę wiedzy, kreatywności, nieważne. Słuchajcie, mamy snapshot 17W06A. Jest to nowy snapshot, który powiedzmy zwiastuje wersję przyszłą 1.12, tak? Chyba jakoś tak, no teraz jest 1.11. Słuchajcie, doszło tyle niesamowicie fajnych bloków. I tak, zaraz powiedziałem, bo pewnie magazyn już masz w ogóle bezużyteczny. Spoko, spoko. Ja już mówiłem, że nie będzie z tym żadnego problemu. Nawet taki jeden pasek wystarczy, że sobie zarezerwuję, powiedzmy, i będzie spoko. Bo doszły, powiedzmy, trzy kategorie jakby nowych bloków. Samo to, że bloki jak do tej pory, czyli kolorowe szkło i kolorowe tam wełny, wszystko zostało lekko zmienione kolory, w sensie... widać je troszeczkę bardziej, bym powiedział. To musiał pokazać wam na przykładzie wełny, ale nawet patrząc na przykładzie gliny, lekko chyba jest zmieniona, tak wyrazista bardziej jest, przynajmniej w niektórych kategoriach, kolorach. Nieważne, słuchajcie. Zostały dodane bloki, które teraz dokładnie nie pamiętam, jak się... wiem, że z bloku, jak się przepali taki... utwardzoną glinę, to jest terrakota bodajże. To są w ogóle jedne z najpiękniejszych bloków, jakie zostały dodane. Są tak niesamowicie zróżnicowane, mają tyle na sobie struktur nałożonych, że to po prostu pod jakieś dekoracje i to wszystko, to będzie tak niesamowicie fajnie wyglądać, że to się po prostu w głowie nie mieści. No i co najważniejsze, wreszcie będzie użyteczny blok gravelu, więc naprawdę to jest tym bardziej coś niesamowicie fajnego. Stwórzmy sobie właśnie ten blok. Potrzebujemy piasku i potrzebujemy właśnie gravelu i jakiegoś barwnika, żeby właśnie stworzyć ten blok. Niestety mam troszkę mało piasku, będziemy musieli ewentualnie po ten piasek pójść. Gdzie mam crafting jakiś? Na górze, kuźwa, wszystko tutaj mam. Właśnie jeszcze nie mam ogarniętego tego wszystkiego, a zacząłem sobie ogarniać tam, powiedzmy, powoli to takie, jakby swoje, powiedzmy, ten domek w ogóle, nie? I tak zobaczyłem, że się, kurde, takie rzeczy tutaj dzieją. Nie, mówię, muszę to sprawdzić, no po prostu nie wytrzymię. Dobra, musimy wziąć tak, musimy wziąć jakiś barwnik, weźmy sobie barwnik cyjanowy, weźmy sobie, żeby było coś innego, magenta, o, i jasny zielony na przykład. Dobra, i teraz tak, to się chyba robi w ten sposób, żebym się tylko nie pomylił, możliwe, że na odwrót, nie, w ten sposób, zobaczcie, mamy concrete powder, coś w tym stylu, concrete powder. Nie wiem, jak to po polsku się tłumaczy, nie sprawdzałem tego kompletnie, ale z takiego połączenia mamy 8 sztuk concrete powdera, co jest w sumie też dobre, bo aż tak dużo nie musimy tego piasku i wszystkiego zużywać, więc weźmy sobie to oczywiście. Zróbmy sobie jeszcze inny kolor. Dobra, niestety nie starczy mi na trzecie, ale powiedzmy mamy te. I teraz co to jest? To ma w ogóle właściwości piasku, czyli spada normalnie, widać, że ma taką, nawet bym powiedział, strukturę piasku, tak? Tak jakby kolorowy piasek, można by powiedzieć, tak? Bardzo w sumie ciekawe, samo nawet takie ułożenie, bardzo ciekawe, bardzo fajnie to wygląda. Szybko się to rozwala. I teraz tak, w momencie kiedy połączymy to z... czekajcie, tylko gdzie ja to mam? Jejku, gdzie to będzie? Z wodą, tylko czy ja mam tu... nie mam wiaderka tutaj. W momencie, kiedy połączymy to z wodą, robi się z tego blok stabilny, który po prostu odzwierciedla ten kolor, ale jest o wiele bardziej wyrazisty, bym powiedział, niż taki zwykły zielony, na przykład glina zielona. Jest to bardziej wyrazisty niż utwardzona zielona glina na przykład. I żeby stworzyć właśnie taki pełny jakby blok, wystarczy, że te bloki będą miały styczność z wodą, czyli wystarczy wylać na nie wodę i one w tym momencie, jak widzicie, tak jakby pochłaniają wodę, działa to troszeczkę jak gąbka, bym powiedział, ale oczywiście chodzi tutaj o to,
że tworzą się no takie gładziutkie, ładne bloki, które naprawdę no są jakby utwardzona troszeczkę taka glina, bym powiedział. Tylko że tu jest w tym momencie, nie jest napisane, że jest hard earth, ale po prostu, że jest concrete, że nie powder, tylko po prostu concrete. Nie mam pojęcia po polsku, jak to się, powiedzmy, wymawia, więc będę używał po prostu tej angielskiej nazwy, z tego co słuchałem, tak mniej więcej się to wymawia. Jeżeli nie, to możecie mi poprawić. I ogólnie mając takie bloki, no wiadomo, pod kątem jakichś tam ozdób i tym podobnych, no glina kolorowa w tym momencie troszeczkę idzie w odstawkę w porównaniu z czymś takim, bo no wow, wygląda to naprawdę pięknie i teraz wszystkie moje plany, dobrze nie skończyłem jeszcze tego mieszkanka, dobrze tam jeszcze tego nie skończyłem, jeszcze mam tu wiele planów, będę mógł naprawdę sobie poszaleć z tymi blokami, aż mam w ogóle mindfucka, co mam w ogóle teraz zrobić, żeby to faktycznie... Nie wiem, jak to ubrać nawet słowa. Wszystko po prostu, co do tej pory zrobiłem, co mi się to wydawało ładne, to teraz przy tym to będzie w ogóle takie normalne. To wow. Dobra, weźmy sobie utwardzoną glinę, bo tam się dzieją w ogóle największe jaja, mindfucki i to wszystko. Zaraz wam to pokażę. Znaczy, pokażę wam to ogólnie też może na jakimś innym save'ie ewentualnie, żeby... Czekajcie, tak, na innym save ewentualnie, żeby włączyć wam tryb kreatywny, żebyście zobaczyli, o co tam chodzi. Czekajcie, weźmy sobie tak, oczywiście orange, weźmy sobie, no brązowy, każdy tak naprawdę, fajnie jakbyśmy wzięli rodzaj, z tego względu, że każda glina utwardzona ma swój inny w ogóle wzorek, taki, no zaraz zobaczycie, o co chodzi, to jest wow. To jest jedna z największych zmian, jakie w ogóle widziałem, w sensie najbardziej taki zauważalny, naprawdę, bo właśnie mówiłem, żeby były nowe bloki, brakuje mi jeszcze tylko, żeby był blok z tego, z Ender Pearl i naprawdę będzie super. Dobra, musimy to przepalić, gdzie jest węgiel. Także robię to naprawdę, ten odcinek troszeczkę w biegu, a od razu będę miał w sumie następny dzień nagrane i naprawdę muszę wam to pokazać. Wszystko, co miałem zrobić, po prostu poszło w odstawkę w tym momencie, bo musiałem wam pokazać, co się dzieje tutaj. Jeszcze więcej będzie mi się chciało zbierać kolorowej glidy i robić w ogóle to wszystko, bo naprawdę będzie awesome. Wiadomo, zbyt dużo takich bloków właśnie, których wam zaraz pokażę, może być za bardzo takie oczowalące, no żeby brzydko nie powiedzieć. Mały jeden z pierwszych, proszę bardzo. I wtedy robi nam się coś takiego jak glazed terracotta. Nie wiem, jak to się nawet wymawia, nie wiem, co to dokładnie jest. Ale w momencie przepalenia utwardzonej gliny dostajemy... No kuźwa, tak piękny i tak inny i tak dziwny blok, że to jest coś niesamowitego. Ogólnie te bloki mają fajną zależność taką, że w zależności od tego, w jaki sposób je ustawimy, one będą po prostu się tak łączyły. Czyli na przykład tutaj moglibyśmy ustawić tak cztery dookoła, na środku będzie coś, ale jak w ogóle kwiatuszek, to trochę w ogóle jak jakiś kilo wygląda, jakiś motylek, coś takiego. Naprawdę niesamowite i każdy z bloków, dosłownie każdy z bloków tej gliny ma inną strukturę, która jest naprawdę wow i na razie będzie niezły problem, żeby w ogóle to wszystko zapamiętać. Tak więc tutaj będzie trochę z tym roboty. Co do umieszczenia tego w magazynie, no tak, będzie mały problem, bo jednak jest dużo bloków tego rodzaju, ale powiedzmy, że mówię, ten jeden pasek na przykład, bo tutaj w sumie mam trzy, tutaj mam dwa, więc taki mówię, jeden pasek co najmniej sobie pójdzie w odstawkę i będą tutaj właśnie te powdery, te utwardzone powiedzmy i te kolorowe, jeszcze jakoś to będę musiał ogarnąć. Ale naprawdę będzie się działo. Czerwony w ogóle podoba mi się jeden z najbardziej, bo to jest jakby taka struktura portalu i też ma taki fajny zawijasek, taki ślimaczek taki, zobaczmy żółty, bo nawet nie wiem, nie widziałem tych wszystkich bloków, tak tylko na szybko zobaczyłem na pokazie filmu, mówię, o nie, ja to muszę zobaczyć po prostu sam. Ogólnie te bloki chyba się rozwala pikaksem normalnie, dokładnie tak, w miarę szybko, w miarę bezproblemowo. Ja pierdzielę, jakie one są ładne. No tak w połączeniu ze sobą, no wiadomo, no niekoniecznie, ale wyobraźcie sobie na przykład taki czerwony bloczek, taki na przykład właśnie nawet z taką kostką zwykłą. Wow, żółty ładnie wygląda. Kurde, jak jakieś złoto czy coś. Jakiś taki te, o, ale fajne, wow. Dobra, na razie najbardziej mi się podoba czerwony i żółty na pewno. Pomarańczowy, ładny. Ale za dużo tutaj niebieskiego, jak na pomarańczową po prostu tom. Jednak to powinno odzwierciedlać te kolory, powiedzmy, tej gliny, której tutaj przepalamy. Także mówię, każdy blok ma inny, powiedzmy, ten. No, sprawdzimy sobie oczywiście wszystkie. Zobaczmy sobie, tu mamy brązowy.
Okej. Wygląda dziwnie, ale nie wygląda źle. W jakimś takim mrocznym pomieszczeniu czy coś. Myślę, że fajnie by tu jakaś jakby strzała, włócznie, coś takiego. Ty, pigman! Ja tu coś robię. Czarny fajnie wygląda, widzę. Taki bardziej... jak to dobrze wygląda. O, kurde. Wow. Cześć, dobra, to na razie na pierwszym miejscu jest chyba to, kuźwa. Jak to zarąbiście wygląda, połączenie czarnego i czerwonego. Ja pitole. Wow. Mówię, to można normalnie łączyć. Tutaj można złączyć i tutaj można złączyć. Naprawdę, czekajcie, czy nie ma więcej. Wow, niebieski też spoko wygląda. Tak? Tak, blue. Mam jeszcze jakieś tu inne kolory? Chyba nie. Dobra. Niebieski. No niebieski, tu jakby taki diamencik jest. Też ładnie, ładnie, bardzo ładnie, ale ten też wymiata. Ja pierdziele, naprawdę, struktury tych bloków są tak fajne, tak ciekawe, jakby w ogóle to był jakiś mod albo coś takiego. Naprawdę niesamowicie fajna rzecz i szczerze, trochę mi nawet tego brakowało, ale weźmy sobie więcej tych czarnych, bo ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak będzie ich więcej, tak sobie połączyć po prostu wzorek. Będzie dużo przepalania, trzeba zrobić niezłą przepalarkę, kurde, taką konkretną, żeby szybko, fajnie wszystko przepalało, nazbierać węgla wszystkiego, nazbierać kolorowych glin, kuźwa, barwników i naprawdę będziemy się tutaj bawić tymi blokami niesamowicie dobrze. Także wow. I teraz jak to będzie na przykład postawione w ten sposób i w ten sposób jak postawiłem, to wiadomo, to jest tak samo i to tak, tak średnio wygląda, bo te same bloki koło siebie jakby, nie? Ale jeżeli postawię to w ten sposób, to już się to ładnie tutaj połączy. I patrzcie, tutaj może być kółeczko, tutaj może być kółeczko, no kuźwa, placyk jakiś, ja przerabiam normalnie placyk, no dobra, może to będzie zbyt oczowalące, żeby przerobić tak placyk, ale na przykład wokół tych światełek jakby dorobić właśnie takie bloki, żeby one tutaj aż tak za dużo ich nie było, a żeby, ja będę musiał tu ostro poeksperymentować, to nie jest takie... powiedzmy czas na odcinek, ale naprawdę będę mógł sobie ładnie to wszystko zrobić. Jestem ciekaw, jak biała utwardzona glina by wyglądała, bo wtedy mógłbym sobie to dorobić, tamten mój domek, powiedzmy, którym będzie miał być w miarę jasny, taka biała, jak o kurde. Normalnie sobie można zrobić, nie wiem, jakąś kuźwa łazienkę w Minecrafcie czy coś, będą jakieś takie płytki, nie wiem, no naprawdę wygląda to super. Dobra, mamy tu harderet clay. I zróbmy sobie właśnie białą zaraz. Naprawdę wygląda to super. Czekajcie, bo teraz to stawiałem tak, teraz postawię to tak i teraz postawię to tak. I zobaczcie, mamy cały, normalnie to w ogóle jak jakiś ołtarzyk, kuźwa, wygląda do jakiejś, kurde, nie wiem, składania ofiary, kuźwa, masz mięs, do kilo, kuźwa, nie masz. Ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Tu się przepala więcej, dobra, czekajcie, weźmy sobie, tu mam jeszcze szare. Biały, dobra, bierzemy biały. Także chaos niezły w moim magazynie to na pewno zrobi, ale powiedzmy, zanim totalnie to wprowadzą do gry i zanim to będę tak naprawdę używał dużo, to myślę, że zdążę to jakoś ogarnąć w tym magazynie po prostu, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Jestem ciekaw niesamowicie, jak będzie biały wyglądał. Oby jakiś ładny był. Żółty mi się też bardzo podoba, no mówię, bardzo ciekawa ta struktura, bardzo taka, no ładna, po prostu ładna. Ten czarny po prostu mnie rozdupił totalnie, to wygląda niesamowicie. Trzeba oczywiście, wiadomo, wyczuć, w którą stronę, powiedzmy, blok powinien się znaleźć, tak żeby po prostu wyglądał dobrze. Bo jak widzicie, no mam z tym teraz problem, to potem się może wyrobią. Tutaj też taki wzorek jest. Z każdej po prostu strony, co byśmy nie zrobili, mamy swego rodzaju wzorek i to jest coś bardzo fajnego. Zobaczcie, tutaj mamy takie coś, tu mamy takie coś, tu będzie, no tu jest jeden jest okrąg taki jakby taki czerwony, tu jest taki większy, taki szary. No wow, no po prostu wow. To nawet nałożone jedno drugie na siebie, to robi taką robotę, jakbyśmy mu tu w ogóle nawalili 20 innych w ogóle różnych bloków, a to jest jeden, jedyny blok, który jest po prostu ustawiony w jakiejś tam konfiguracji. Wygląda super, ja się może za bardzo jaram, ale to naprawdę wygląda pięknie i niesamowicie fajnie zmieni różne pomieszczenia. Mówię, nie będę i nie chcę, za przeproszeniem, srać tymi blokami tutaj wszędzie, żeby one po prostu tutaj ich za dużo było, ale mówię, takie elementy
te takie wykończeniowe, takie ozdobne i w ogóle, wow, no po prostu będą niesamowite. Jeżeli jeszcze w przyszłości czuję, że pewnie dodadzą na przykład z utwardzonej gliny, na przykład, żeby były schodki i półpłytki, tak samo z takich bloków, wow, jeszcze większe, kurde, by chaos zrobiło, nie? Niebieski też mi się bardzo podoba, bo to jest jak taki diamencik, dosłownie jak diamencik. Z każdej strony jest ewidentnie ten diamencik. No i tu jeszcze są, tak można połączyć takimi różkami. No naprawdę wygląda fajnie. Dobra, jestem ciekaw, jak biały wygląda. Okej. Jak jajecznica. Ej, bez kitu to wygląda jak jajecznica. W ogóle tak jak to ustawiłem, to tak mi trochę jak taki spin, w sensie taki coś a la Beyblade mi się w ogóle skojarzył, czy coś. Tak będzie chyba dobrze, tak? Tutaj, tu się łączy, tu jest nierówno. Znaczy w sensie nierówno, no to nie chodzi, żeby było równo, tylko żeby to się jakby pokrywało ze sobą. Dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc. Tu takie słoneczko w ogóle wychodzi. To też ciekawe. Ciekawe, czy tu by wyszło. O, wyjdzie. To takie słoneczko wychodzi. Czekaj, nie w tą stronę. Ciężko wyczuć naprawdę, którą stronę, niesamowicie. Ja pierdzielę, nie w tą. Okej. Okay. Wychodzi takie słoneczko, to ciekawe. No jest to jakiś tam ten, ale no jak na białą, to mówię, też trochę za dużo niebieskiego moim zdaniem, nie? Tu akurat połączenie w czarnym z czerwonym, no to jest super, nie? I czerwone też jest bardzo, bardzo sympatyczne, no takie, mówię. Nic, tylko się bawić po prostu. No ja pierdzielę, nie wiem, nie mam pojęcia, jak ja to ogarnę, kiedy ja to ogarnę, ale będę musiał to ogarnąć, bo to jest po prostu niesamowicie dobre. Ale ja będę miał chaos w magazynie, ja pierdzielę. No chyba oddzielny ten magazyn zrobię na te bloki po prostu. To by nie był w sumie taki zły pomysł, tylko że tu już tak naprawdę się przekopuję na dwór po prostu i trochę nie za bardzo mi to wyjdzie. Ale... No jakoś to będę musiał ogarnąć, jeszcze nie wiem jak, ale kurde, nawet by się przydał oddzielny po prostu magazyn na te bloki, bo jest ich tak dużo, jest ich taka różnorodność po prostu, że nie ogarnę tego inaczej. Dobra, wrzucę to sobie na razie gdzieś tutaj, po prostu te takie inne bloki, powiedzmy z aktualizacji. Ale wow, wyglądają super. Jeszcze bym coś właśnie chciał sprawdzić, jakbym dał właśnie wokół światełka na placu, właśnie te bloki. Chociaż one akurat tutaj na placu nie pasowały mi. Szczerze mówiąc by mi nie pasowały, jak mam być szczery. Wolałbym jednak gdzieś indziej, tylko czekajcie, w którą stronę to by powinno być? Tu. Nie za bardzo. Bo wtedy to by najlepiej było ustawić tak rogami do tego, nie? O, coś takiego. I wtedy normalnie tutaj. I to by było coś takiego, bo myślałem, że będzie taki duży okrąg, ale nie, to tak nie wyjdzie, bo to jest tak inaczej są bloki. No wygląda to ciekawie, ale szczerze na placu mi tutaj nie pasuje jednak. Ten blok w takiej konfiguracji może, bo może jakiś inny w innej konfiguracji może by mi pasował. No naprawdę trzeba tu nieźle pokombinować, poeksperymentować, ale... Mindfuck niesamowity, bo jeszcze tylu bloków naraz nie pamiętam. No tak wiadomo, jak dodali tam kolorowe gliny czy coś, no to spoko, to była różnorodność, ale to były mimo wszystko te same kolory gliny. W sensie, wiecie, tak jak wełny, czy właśnie czegoś tam innego, czy szkła, ale w momencie takim, kiedy tutaj mamy aż taką odmienność tych bloków, to naprawdę jest mindfuck w tym momencie, no, co, gdzie usadowić w ogóle, jak zrobić i w ogóle. Mówię, samo tworzenie nie jest jakieś trudne, wystarczy mieć tam gravel i piasek, więc to są przedmioty, czy tam bloki w miarę ładne, łatwo zdobywalne, powiedzmy. Gravelu nieraz dużo się ma i się w ogóle go wyrzuca, bo po prostu jest niepotrzebny. Teraz przynajmniej faktycznie wreszcie, po tylu latach, będzie faktycznie użyteczny gravel. Myślę, że dlatego to w końcu dodali, bo jednak to był taki chyba najmniej użyteczny blok w ogóle ze wszystkich. Piasek jak piasek, wiadomo, fajny i w ogóle się używa bardzo często. No nie wiem. Napiszcie, co sądzicie w ogóle o tych blokach, jakie bloki wam się podobają i tak dalej. Jeszcze bym tylko sobie sprawdził na innym świecie. Bloki! Czemu blocki napisałem? Bloki! Bloki, niecki, kuźwa. Będziemy sobie creative. I zobaczmy, jak będą wyglądały te inne, bo jestem bardzo ciekawy po prostu tych struktur innych bloków. Tylko musi mi się świat stworzyć. Okej.
Dobra, zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Wchodzimy sobie gdzie? A, tutaj. Myślałem, że tutaj. A, czyli tutaj są te bloki na samym dole, dobra. I to jest, są wszystkie te concrete powder, a tu są te... Widzicie, one są ewidentnie bardziej takie walące po oczach, tak, te bloki, niż na przykład właśnie gliny. Macie proste porównanie, nawet o czerwone i tu czerwone. No zobaczcie, jaka niesamowita różnica. Tu jest czerwony taki bardzo, bardzo wyblakły. Ten czerwony to jest taki czerwony, taki... Mówię, w tym momencie utwardzona glina jak dla mnie może iść w odstawkę, bo... niesamowicie dobrze te bloki mi wyglądają. Faktycznie, ja lubię, jak jest widoczny, fajny kolor, właśnie jakiś taki żółty, co, no naprawdę ładnie to wygląda, można teraz się niesamowicie bawić, wow. Przerobię sobie tam ten mój mini placyk, powiedzmy, w tym moim domku, tam gdzie jest ta postać moja narysowana, bo tam na przykład ten pomarańczowy to mi się nie podobał, to na przykład będzie taki bardziej pod ten mój pomarańczowy, tak, bo mój pomarańczowy jest ewidentnie taki bardziej walący po oczach, także fajnie, fajnie, fajnie. Budowa skinów na pewno będzie teraz o wiele łatwiejsza, bardziej taka przyjaźniejsza. Dobra, widzę, że Magenta ma strzałeczki. Też ciekawe. Aha, czyli jak ustawimy sobie ten, no to jest po prostu takie... taki wzorek ze strzałeczkami. Wiecie co? To fajnie by wyglądało, jakby miała o takie coś, nie? Jak jest jak na przykład jakaś trasa, w sensie... coś, ale jakieś wyścigowe, coś takiego, nie? I macie strzałeczki, nie? I w pewnym momencie na przykład mogłoby sobie to skręcić, chociaż nie, bo to tutaj nie będzie pasowało. Ale nawet to nie jest złe. O, i coś takiego, nie? I nagle, o, i tu masz, kurde, rozwidlenie, nie? Fajnie to wygląda, takie coś ale drogowskazy w sumie, nie? Nos mi swędzi, kurde, mi się drapać mówi. A, dobra. Sprawdźmy sobie na przykład, o, light blue tu mamy, tutaj mamy zielony, tutaj mamy różowy, szary, jasno szary, nawet nie wiem z daleka do końca, jakie to są kolory, powiedzmy. Potem się może człowiek przyzwyczai, wiadomo, ale na początku jest zdziwienie niezłe. Tu niebieski był, brązowy był, zielonego nie sprawdzaliśmy, te sprawdzaliśmy. Dobra, to sprawdźmy te inne, jak one wyglądają. To jest w tym momencie jasno niebieski. Jasno niebieski wygląda jak taki oblodzony troszeczkę, bym powiedział, kurde, w którą stronę. Dalej nie mogę ogarnąć. W którą stronę? O kurde, może się tak nie da ich postawić? Nie. Nie, powinno się, bo tutaj jest ten. O. Czyli to w taką stronę powinno, bo tutaj wtedy mamy kwadracik, to mniej więcej widać w jaką stronę ten. To wygląda jak trochę jak taki kryształ, bym powiedział troszeczkę, nie? Tak troszkę bym powiedział, że to taki kryształ. Ale niezły mindfuck jest, kurde, na stawianiu tych bloków, żeby one były w dobrej konfiguracja, ale szybko można się do tego przyzwyczaić. Fajnie to wygląda na ścianie, całkiem fajnie. I na przykład można dodać jakiś tam inny blok. Tutaj zobaczmy, mamy zielony. Jakiś taki... nie wiem, co to jest. Też jakieś takie kółeczko nam tutaj wychodzi. Czyli nie tak... Fuck. Nie. Tutaj i tutaj. Czy jakieś pnącza, kuźwa, nam wychodzą? O, tutaj tak jakby pnącza też wychodzą, jak się tak da, no całkiem spoko, całkiem to ciekawie wygląda. Zobaczmy sobie na przykład jasny różowy, czy po prostu różowy. Jest jakby taki liść. Jest ewidentnie taki liść. O, proszę bardzo, jak ładnie to, ładnie to wygląda ogólnie. Po raz pierwszy mi się różowy coś podoba, naprawdę, bo to fajny ten wzorek, takie płatki, płatki tych kwiatów, tych co w Japonii tam, tak mi się kojarzy. Ładnie to nawet z daleka wygląda, to na przykład bardzo się rzuca w oczy. Fajnie, te strzałeczki też bardzo fajnie z daleka wyglądają. Dobra, zobaczmy sobie szary. Mamy zwykły szary, to jest jakieś takie dziwne. Zresztą jak w każdy ten blok. Ale również wygląda fajnie. To ewidentnie do jakichś takich mrocznych tych. Ło, fajnie to wygląda. To jakby takie czarne słońce albo coś. Spoko, jasno szara. Mamy taką... coś a la industrial, bym powiedział. W sensie taka, że nowoczesna się kojarzy, nie? Dobrze mówię? Czekajcie, bo próbuję ustawić, kurde, ten powiedzmy schemat. O, dobra. Fajnie to wygląda. Jak taka spiralka trochę. Bo wtedy to się łączy, to w miarę też się łączy, ale właśnie widzę, że żeby był faktycznie, o, w ten sposób. O, i teraz pasuje reszta, dobra, spoko, ładnie to wygląda, to tak bardzo nowocześnie, to ewidentnie jak na jakiś kuźwa,
jakąś pracownię, może nawet laboratorium, nawet takie coś pod laboratorium, to jest jasno szara, to muszę sobie zapamiętać. Dobra, weźmy sobie cyjanową, jak ona wygląda. Ty, cyjan ma na sobie creepera. Dobre, czekaj. Czekaj. Kurde, ustawić to w odpowiedniej tej, to jest masakrycznie ciężko. Nie. O. W ten sposób. Spokoj, mamy creepera tutaj. Aha. Nie tak? On coś takiego... No ciekawie. Możemy mieć ściane, kurde, po prostu w creepery, to jest spoko. I mamy purpurowe, to jest... Wow. Dziwnie to wygląda. Dopóki się nie stworzy jakby tego... No ja pierdzielę, nie mogę ogarnąć kierunku. Uuu, to jest fajne, to jest jak jakiś taki... To jest jak takie miecze, takie wiecie, na krzyż zrobione jakby, czy coś takiego, tak mi się kojarzy. Albo jakaś tarcza, albo coś takiego. Ładnie też wygląda. Jak się tak złoży właśnie w te cztery, to niesamowite efekty to daje. To super mi się... To pod jakiś portal mi w ogóle pasuje. Tak stanąć tutaj, nie? I bum, portal. Naprawdę fajnie. Jeszcze zielony, zobaczmy. Wow, też fajnie. Nie, naprawdę, każdy z tych ma... Patrz, jak to z góry fajnie wygląda. No super po prostu. Każdy kolor mi się niesamowicie podoba. To z daleka bardzo ładnie wygląda też. To szare, to różowe, te strzałeczki, to... Kurde, każdy z tych kolorów, każdy z tych bloków tak naprawdę mi się na jakiś swój sposób podoba. No nie ma tutaj bloku, który by mi się jakoś super nie podobał, naprawdę. Wow, będzie roboty. Dobra, wracamy, żeby się tak powiedzmy normalnie pożegnać na save'ie moim, wiadomo, standardowo, nie? O, jesteśmy. Tak więc słuchajcie, będę miał tutaj roboty troszeczkę z magazynem. Pokazałem wam dzisiaj te bloki. Mam nadzieję, że gdzieś tam któreś wam się spodobał. Możecie właśnie pisać, które wam się najbardziej, powiedzmy, te bloki podobają. Gdzie ewentualnie można by je było użyć, jakieś wasze pomysły właśnie co do bloków, gdzie można by było użyć. Mi się wydaje, że tamte właśnie takie coś, co wygląda jak nowoczesny, ten taki jasno-szary bodajże, już będę, myślę, łatwo zapamiętywał, będzie właśnie w laboratorium, bo naprawdę myślę, że będzie tam fajnie pasować ta podłoga. Co do mojego domku, tam będę musiał skminić, jak to do końca zrobię. Placu na razie tutaj nie ruszam, nie chcę powiedzmy się tym jakoś strasznie bawić, ale na przykład widzicie, skina na 100% przerobimy sobie tymi blokami cerem, no tymi na C chyba, tak? Dzięki temu naprawdę ta postać będzie bardziej żywa, tak? Będzie tutaj ten pomarańczowy, taki bardziej pod mój pomarańczowy, nie będzie się... Będą aż się zlewały nawet, bym powiedział, kolory mojej ręki właśnie z tym. Biały tak samo tutaj, no będzie naprawdę fajnie ta postać teraz wyglądała, bo tak mi się troszkę taka wyblakła była bardzo, tak więc super rzecz, bardzo mi się to podoba. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku, dziękuję wam serdecznie za jego oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobał, jeżeli tak oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze. I naprawdę... Nie mogę się doczekać, aż po prostu gdzieś zacznę używać tych bloków, jak zdobędę ich troszeczkę więcej i będzie zabawy, naprawdę będzie zabawy, no już się nie mogę doczekać, ja już zaraz biorę się, kurde, za jakieś tam budowę, albo sobie wbiję na innego save'a, popatrzę sobie jakieś tam różne patenty, jak to najfajniej łączyć na przykład sobie bloki, co mi się tam podoba na przykład i tak dalej. Myślę, że będzie ciekawie, tak więc możecie się spodziewać w przyszłości niedalekiej jakichś fajnych zmian. No. Tak więc to tyle ode mnie, trzymajcie się. Cześć.